najpiękniejsze miasta Europy. Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam niesamowitą, piękną Florencję. Zapraszam do oglądania. Florencja położona jest w środkowych Włoszech, w Toskanii. W latach 1865-1871 była nawet stolicą Włoch. Miasto to liczy ponad 360 tysięcy mieszkańców. Miasto założone przez Juliusza Cezara w 59 wieku przed naszą erą jako kolonia dla byłych żołnierzy i nazwane Florentia. Florencja była ośrodkiem handlu i rzemiosła. W XI wieku ze względu na swoje położenie na drodze z Francji do Rzymu stała się ważnym ośrodkiem handlowym. Miasto jest klejnotem architektonicznym i znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsce narodzin włoskiego renesansu we Florencji było domem dla potężnych rodzin, kreatywnych geniuszy i naukowców, którzy zostawili swoje dziedzictwo w wielu muzeach i galeriach sztuki w mieście. Jest miejscem narodzin słynnego poety Dantego, a standardowy język włoski opiera się dzisiaj głównie na dialekcie toskańskim, używanym we Florencji. Największą wizytówką Florencji jest katedra Santa Maria del Fiore, zwana przez Włochów Il Duomo, z olbrzymią kopułą wybijającą się ponad zabudowania Starego Miasta. Oprócz wspomnianej katedry, bardzo popularnym miejscem jest również Ponte Vecchio, tak zwany Most Złotników, czy przepiękny plac Piazza della Signora, otoczony szeregiem pałaców wraz z eksponowanymi tutaj rzeźbami. Jeżeli chcecie zobaczyć panoramę Florencji, warto wybrać się na Piazzale Michelo Angelo. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału. Cześć! Do zobaczenia! Za tydzień spotykamy się w kolejnym pięknym mieście.